Uważamy. A moje pytanie, a kto wyszedł z tą inicjatywą? No bo to powiedzieliście, żona powiedziała, że to podróż poślubna, po tym powiedzeniu sobie przed Bogiem, tak, kocham Cię do końca, uczciwy i lojalny. Jak to było z tą propozycją? Chyba to jakoś tak się u nas wspólnie urodziło. Ogólnie lubimy jeździć na motocyklach oboje, no i... Dla Huberta był to drugi raz. Hubert był drugi raz, to raz warto raz zwrócić raz uwagę raz, na to, tak, że tak, jest stąd on faktycznie, to co mówi, że pierwszy wiedział na co naraża żonę, to wiedział. Sprawdziłem, na co naraża. Na własnej skórze. Ale zarazem co piękne, Hubert w tym momencie pociągnął małżonkę opowieścią, która stwierdziła, że chce z nim Hubercie, pojechać. Hubercie, tak, ogólnie jakie to doświadczenie, pewnie mieliście już okazję porozmawiać ze sobą o tym, o swoich doświadczeniach, czy nawet wieczorem. Kiedy był czas na to, żeby wytchnąć, czy w nas taka konkluzja chyba rodzi, że jedziemy za rok, więc to chyba jest podsumowaniem wszystkiego, tak? To dziękuję bardzo. A tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w różnych ciekawych konfiguracjach, bo tutaj Dominika i Hubert, podróż poślubną, ale również po raz pierwszy jedna z par rodzeństwa, bracia, po raz pierwszy za nim byli. I też ciekaw jestem na przykład to, tego... To są bracia, nie wiem, czy macie mikrofon. Ciekaw jestem na przykład, Piotr. Czy i drugi brat? Marek. Chociażby, czy w tym momencie poznali się lepiej niż przez te tyle lat żyjący razem obok siebie? Znaczy, no to na pewno. To znaczy, to i tak znam tak na tyle, żeby powiedzieć coś dobrego o nim, ale... Tak. Piotrze, a jak to się też zrodziło, bo chciałbym się dowiedzieć właśnie, od kogo żeście się dowiedzieli. Tak jak tutaj Lilka mówiła, że przygotowywała się 3 lata. Jak z waszym przygotowaniem? To znaczy, no nas tak namówił ksiądz z parafii, Krzysiek. Kiedrowicz. Nie. Kuśmider. Kuśmider. Który też z wami też? Tak, był. No i czyli tak. Co, pojechał kapłan jeden i was dwóch? Proszę. Tak. Jeździcie też w trzech na motorze gdzieś tam? To znaczy nie, my od niedawna zaczynamy, no nie, i tak... Czyli wy nie jesteście wprawnymi motocyklistami, tak? No można powiedzieć, że nie, ale... Daj radę. Jak widać, ale już to... teraz są znacznie sprawniejsi i wprawniejsi niż byli wprzed. A jak patrzycie z perspektywy, czy to, czego doświadczyliście, tego, żeście się spodziewali, czy to troszeczkę, nie wiem, czy przerosło wasze oczekiwania, czy jak to znaczy, troszkę tak zaskoczyło, bo jednak jest takie coś, odczucie, że no, witają nas. Jest to po prostu takie niesamowite, jak czekają na nas, jak no. Że jest takie pytanie, skąd nam to, tak? Tak, dokładnie. Że jak to jest, my tutaj jedziemy na rajd, a ludzie tak nas jak gdyby ze łzami wyczekują, witają, cieszą się nami. To jest takie niesamowite, to teraz siebie nawet czucie. A jak gdyby jaśniejsze dla was jest to, co wydarzyło się w Katyniu, w tych innych miejscach 70 lat temu? Kiedyś interesowaliście się historią? To znaczy, to skoro o tym nie mówię tak w codzienności. No w codzienności właśnie i tak. Dobrze, wtedy się dowiedzieliśmy na tym rajdzie katyńskim o tym wszystkim. Twój brat, Marek? Tak, Marek. Marku, twoje doświadczenia, co ty zapamiętałeś? Jak na taki rajd. Myśmy się bali w ogóle, że w ogóle jak na taki mały motor setka zadamy w ogóle trasę przebyć taką. Przeszło 6 tysięcy kilometrów, tak we dwóch. Warunki były jakie były, trudne i droga też nie za bardzo dobra. Ale daliśmy sobie radę, bez żadnych przygód, takich, żeby jechała na lawecie motor, jako na lawecie jechał motor. A jechaliście w pojedynkę, czy nie? Nie, w dwójkę. No i każdy z właśnie się dziwił, że dajemy w ogóle równo, żeśmy jechali ze wszystkimi, z całą grupą. Także w ogóle jestem zadowolony z rajdu, bo byłem pierwszy raz w ogóle na takim rajdzie, w ogóle tak to jeździć. A wy się uczycie, studiujecie, czy musieliście wziąć trochę z urlopu? No, mi się tak udało, że miałem
Akurat mi się, no tak mi się udało, że miałem możliwość wyjechania. Dziękuję wam bardzo. Kto jeszcze był pierwszy raz? Ja myślę, że jeszcze tu osoby można by zauważyć też, bo było małżeństwo, rodzeństwo, a jeszcze był ojciec z synem. Tutaj jest Jarek, który może właśnie... Nie, Jarek ma mikrofon. Czyli mam rozumieć, że pan jest ojcem tego chłopaka, tak? Nie. Cokolwiek jesteśmy z synem podobnego wzrostu, może tak nas łączy. No mój syn jest, był najwyższym chyba uczestnikiem rajdu katyńskiego. No bo pan też jest dosyć rosły. Ma ponad 2 metry, ja mam ciut mniej, syn mnie przeluzł, 19-latek. Też mikrofon, bo podobno pan nie ma mikrofon. Mam mikrofon. A mam mikrofon, to dobrze. I wybraliśmy się na ten rajd we dwóch, na jednym motocyklu, więc można sobie wyobrazić dwa takie drągale na jednym motocyklu. Rzeczywiście, po takim rajdzie człowiek wraca zupełnie inny niż przed tym rajdem, aczkolwiek to było, ten 10. rajd to było moje drugie podejście, bo w ubiegłym roku byłem już na liście, wybierałem się na ten rajd z córką i w dniu wyjazdu miałem wypadek, skasowałem motocykl i nie pojechałem. Chociaż próbowałem jeszcze busem, może jakoś tam inaczej, ale nie udało się. Czekałem cały rok, utwierdziłem się w tym przekonaniu, że chcę jechać, chcę zobaczyć z bliska. To, o czym tyle słyszałem, słyszałem z audycji w Radiu Maryja, słyszałem w audycjach w telewizji Trwam, spotykałem się z tymi ludźmi na zlocie gwiaździstym w Częstochowie i mimo, że te wszystkie wydarzenia nie znajdują jakieś, nie są popularyzowane gdzieś w innych mediach, bo praktycznie tylko w Radiu Maryja i w telewizji Trwam o tym się dowiadujemy. Są to niesamowite przeżycia dla nas wszystkich i na tym rajdzie zauważyłem, że zarówno my jako uczestnicy jesteśmy niesamowicie potrzebni tym ludziom, którzy tam zostali, Polakom, którzy zostali na Kresach, jak i z drugiej strony oni są potrzebni nam. My przede wszystkim powinniśmy się od tych ludzi uczyć patriotyzmu. My sobie nie zdajemy sprawy, mieszkając tutaj w Polsce, jak ogromną łaskę dał nam Pan, że jesteśmy, że żyjemy w wolnym kraju. Oczywiście ten kraj jest targany różnymi historycznymi jakimiś zawiłościami, tak? Ale my nie przeżywamy na co dzień takich historii, jak Polacy mieszkający chociażby na Litwie. O tym się nie mówi w tej chwili. Ci ludzie nawet niechętnie o tym mówili, bo to jest ich ogromny ból, ogromne cierpienie, gdzie nie mogą używać języka polskiego, gdzie nie mogą gdzie za używanie nawet na tablicach z trasą przejazdu autobusów, nazw dwujęzycznych, polskiej i litewskiej, są karani ogromnymi karami, 15 tysięcy euro. O tym się nie mówi. I dla nich, dla tego typu ludzi, nasza wizyta motocyklistów, wizyta Polaków, którzy manifestują swoją polskość, bo na naszych motocyklach są nasze biało-czerwone flagi, jest ogromnym przeżyciem. Równocześnie dla mnie takim jednym z większych przeżyć był wjazd motocyklami pod ostrą bramę. To było niesamowite. Słyszeliśmy dzwony, widziałem płacz ludzi, którzy czekali na nas, wiedzieli, że my przyjedziemy. I to była taka, tak jak oni mówili, takie dotknięcie polskości. Takie piękne jeszcze, tylko tutaj wtrącę, właśnie w Rosji rozmawialiśmy, oczywiście wszędzie nas witali ludzie, była rozmowa. Jedna z kobiet mówi, no właśnie, że oni będąc tam w Rosji czują się obco, bo są Polakami, gdy przyjeżdżają do Polski, są traktowani też obco, bo oni są ze wschodu. Więc i tutaj czują się obco, doznają tej właśnie, nie czują się u siebie, kiedy przyjeżdżają u nas to samo. Coś mówi, że to jest okropne uczucie i doświadczenie, być wszędzie obcym, nie mieć swojego miejsca. Pytanie. I z drugiej strony, tak jeszcze powiem, dla mnie też takim niesamowitą historią, niesamowitym spotkaniem z ludźmi było spotkanie z matką, z kilkuletnim synem. Ta pani wiedziała,
kilka miesięcy wcześniej, że my z Rajdem Katyńskim, już nie pamiętam dokładnie, które to było miejsce, że my będziemy na cmentarzu, będziemy obecni na tym, w tym miejscu. I ona po to, żeby się z nami zobaczyć, przejechała 150 czy koło 200 kilometrów, przesiadając się z autobusu do autobusu, po to, żeby samemu doświadczyć i dotknąć chociaż przez chwilę Polaków. A jak pana dzieci? Pan wspomniał w zeszłym roku z córką pan planował, w tym roku udało się z synem. W tym roku udało się z synem, a w ogóle mam czwórkę dzieci, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka rajdów uda mi się zaliczyć. Nieraz jest tak, no można powiedzieć, no boi się ojciec, matka, syn siada na motor. Nieraz to się źle może skończyć, ten rajd, i jedni o drugich myślą. Nieraz w takiej zwykłej komunikacji zapominamy o tym, że motor szybko jedzie, trudno wyhamować. Oczywiście, albo... motocykl jest takim specyficznym środkiem transportu. Ja na co dzień praktycznie poruszam się samochodem. Motocyklem jeżdżę zdecydowanie rzadziej, głównie dla przyjemności. I tu wszyscy musimy o tym pamiętać i tego każdy z nas doświadcza, że samochód potrafi bardzo wiele wybaczyć. Bo jakiś moment zawahania, człowiek się zagapi, coś tam może być i tu się w zasadzie nic wielkiego nie dzieje. Natomiast motocykl wyłapuje wszystkie błędy, moment dekoncentracji i już sytuacja może się wymknąć spod kontroli i może się zakończyć na pewno zdecydowanie gorzej niż w samochodzie. Natomiast wrażenia i przyjemność jazdy motocyklem jest zdecydowanie większa niż samochodem. Dziękuję.